Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przedstawię Państwu fragment raportu funkcjonariusza SS z 1944 roku, który został zacytowany, przywołany przez pana redaktora Leszka Sosnowskiego w jego miesięczniku Wiara, Sztuka i Patriotyzm. Wiara, Patriotyzm i Sztuka. To bardzo ważny cytat. Proszę, posłuchajcie go. Idea europejska jest szeroko rozpowszechniona wśród narodu polskiego. Dotychczas jednak Polacy obawiali się stale, że nie będzie dla nich miejsca w tej zjednoczonej Europie. Jeśli teraz damy im nadzieję, że w tej nowej Europie będą mogli prowadzić i rozwijać życie zgodnie ze swym charakterem i kulturą, to właśnie obecnie przeważająca większość narodu polskiego przyjmie tę politykę niemiecką z największym zrozumieniem. Z biegiem czasu będzie się też stawało sprawą coraz bardziej oczywistą, że w interesie Zachodu Rzesza Niemiecka musi być politycznym, gospodarczym, duchowym i kulturalnym ośrodkiem tej przyszłej Europy. Powtarzam raz jeszcze, to jest fragment raportu, jaki funkcjonariusz SS przekazał do władzy hitlerowskiej w 1944 roku, żeby zdefiniować, jaka ma być przyszła polityka niemiecka wobec Polski, ale i wobec całej Europy. To ważna refleksja, która pokazuje nam, iż trzeba się zastanowić, jakie jest rzeczywiste źródło późniejszej polityki niemieckiej. No, można nawet rozpatrzyć, jaka jest geneza stanowiska Niemiec także dzisiaj. No, zwłaszcza wtedy, gdy słyszymy, że pan kanclerz Scholz podkreśla, że warunkiem jego różnych decyzji, które mają sprzyjać pokojowi w Europie, a także rozwoju poszczególnych państw, także samodzielności poszczególnych państw, także niepodległości różnych państw, jest to, żeby przekształcić Unię Europejską w jedno państwo i to państwo podporządkowane właśnie Niemcom. To my przecież przez cały czas znajdujemy się w sytuacji, gdy wywierana jest na nas olbrzymia presja i nasze pieniądze, które są przetrzymywane przez Unię Europejską, nasze pieniądze są warunkowane podporządkowaniem Polski, zgody Polski na to, żeby w coraz większym stopniu ta Unia Europejska przekształcała się w państwo podporządkowane Niemcom. Ale to nie tylko nasza sytuacja. Podobna jest sytuacja dramatycznie walczącej o niepodległość nie tylko swoją, ale także całej Europy, Ukrainy. Bo przecież to właśnie warunkiem przekształcenia Unii Europejskiej w jedno państwo stawianym przez pana kanclerza Scholza jest zgoda państw Unii Europejskiej na to, by przekształcić ją w jedno państwo podporządkowane Niemcom. Raz jeszcze chcę przywołać te kluczowe, zasadnicze elementy, jakie wtedy, w 1944 roku, po Powstaniu Warszawskim, SS sformułowało i przesłało do kierownictwa hitlerowskiego, jak ma wyglądać polityka niemiecka w przyszłości. Z biegiem czasu będzie się też stawało sprawą coraz bardziej oczywistą, że w interesie Zachodu Rzesza Niemiecka musi być politycznym, gospodarczym, duchowym i kulturalnym ośrodkiem przyszłej Europy. Taki warunek planowano wówczas. Taki warunek stawia dzisiaj polityka niemiecka. Musimy być przygotowani do tego, by móc być zdolnym
tej właśnie polityce, która jeszcze wówczas w trakcie II wojny światowej została sformułowana, móc być zdolnym się przeciwstawić, aby nie ponieść konsekwencji, które wynikały z tamtej polityki. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.